Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy od razu przed siebie do jaskini lawy, która jest oczywiście dodana w modyfikacji do Corinis. I wierzcie mi, ale ona robi wrażenie. Zresztą zaraz to zobaczycie. Jesteśmy w środku. Od razu mam jaszczurkę na mordę. Tamta mnie dodatkowo podpaliła. Nazda spadła do lawy. Dobranoc. Przykro mi. Niestety. Mamy jaskinię. Wygląda naprawdę ciekawie. Przejdziemy się tędy do wioski rybackiej. Można się też tam dostać od innej strony, oczywiście, ale my wykorzystamy sobie tą akurat. Jak widzicie, czarne jaszczury tutaj są, nawet nie zielone. Czarne. Dobrze, mogą być i czarne. Musimy się tutaj dobrze rozglądać, bo w tym miejscu jesteśmy w stanie zdobyć Embarle Firgasto, więc warto się rozejrzeć. I to nawet bardzo warto. Możliwe, że za pierwszym razem tego miejsca nie znajdę, bo to jest bardzo możliwe. Wiadomo, jak to jest w tego typu miejscach. Dobra. Zobaczymy. Na razie nie widzę nic, co miałoby wzbudzić moją uwagę. Pomyślcie sobie, że później trzeba będzie tutaj iść z tymi kopaczami. Jakby udogodnienie jest takie, że nawet jak nam wpadną do lawy, to potem się respią na swoim miejscu, czyli tam, gdzie powinni. Także nawet warto jest ich zgubić po prostu. Także to chociaż tyle. Dobra, bo teraz pytanie. Tam musimy chyba iść, ale my się przejdziemy tutaj. Bo chcemy się dostać do tej Embarli, nie? Okej, szkielety. Szkielet łucznik. Dobra. Panowie, widzę, chcieli mi troszeczkę poprzeszkadzać. Zobaczmy. Tu powinno być wejście gdzieś w jednym z tych miejsc. Tak jakby w skałę. Czy coś w tym stylu. Powiem tak, jeżeli nie znajdę tego sama umiejętnie, to mi pomogą. Ale widzę, że raczej znajdę to miejsce bez problemu, bo już je poniekąd znalazłam. Jak najbardziej. Tam możemy się dostać. Tylko zanim, to musimy iść jeszcze w jedno miejsce. Tutaj jak widać. O właśnie, tutaj da się wejść na górę, co nie? Także wchodzimy. Jakieś zombie się na mnie rzuciło. A, tu jest. Spadnę. No tak, nie przewidziałam tego, że tu mogą być przeciwnicy w tym miejscu. Spoko. No. Dobra, wiecie co? Chyba trzeba będzie go z łuku załatwić, bo nie przejdę. On nie ma ochoty na przykład spadać, a ja potrzebuję wejść na górę. Więc musimy sobie jakoś radzić. Zajebiście. Jesteśmy na górze. I mamy kolejne zombiaki. Trochę mnie pomiziają po pleckach, ale to nie jest aż takie straszne.
Nawet nie wiedziałam, że tutaj są zombie, bo jak widziałam to kiedyś na jakimś poradniku, już jakiś czas temu, to nie było tutaj pokazanych przeciwników. Więc w sumie się nawet ich tutaj nie spodziewałam. Ale to było do przewidzenia, że tutaj nie będziemy tak jakby sami w tym miejscu. Bo to by było zbyt proste, prawda? Dobra, i tutaj można zejść. Gorzej, że ja się... Okej. Jednak się nie zbagowałam, na szczęście. Okej, bo schowałam broń przez przypadek. Klasycznie. Okej, zwykły szkielet. Ale sobie spaceruje powoli, widzicie? Widzicie go? On w ogóle nie ma za grosz niczego do mnie. Dobra, ja się nawet nie staram, nie? I to będzie otwarte. Prawie. Prawo, prawo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Nie. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo. I mamy ornament. Ozdobny pierścień do przełącznika w jaskini z lawą z Korinis. Tam widzieliśmy ten przełącznik. Można było go zauważyć. Tam były nawet itemy porozrzucane wokół niego. Także musimy teraz wrócić całą tę drogę i nie umrzeć. Znaczy, w teorii w pewnym stopniu mogłam powiedzieć, że no nie muszę wracać, bo mogłabym się tepnąć do piramidy, przejść się znowu do tamtych gości, ale po co? To nie ma sensu dla mnie. Więc po prostu klasyczną drogą się wrócimy. Bo to żaden kłopot, no nie? Ale powiem wam, że tutaj jest o tyle właśnie utrudnione to, że ciężko jest to zobaczyć, że w ogóle możemy gdzieś schodzić, wchodzić i tak dalej, bo to wszystko jest czarne, no nie? Warto będzie tutaj uważać. Dobra. Jesteśmy na dole. No i tam... Tam są jeszcze w ogóle przeciwnicy też. Ano tak, bo tam nam się dopiero to wysunie. No widać, że tam coś jest. No nie, jest przełącznik. Czy ja mam pod kontrolą dalej wolne chodzenie? Mam. Musimy zrobić zapis, żeby się nic nam nie stało. No, balansujemy właśnie na krawędzi życia i śmierci. Tu był akwamaryn, była czarna perła. Nieoszlifowane rubiny. Mi się właśnie tak wydawało, że tu mogą być też rzeczy tego typu właśnie. Dobra, kliknęło się. Robimy zapis. Tam nam się wysunęła platforma. Teraz byleby tylko nie spaść. Dobra, wyłączamy kontrol. Tylko właśnie to jest taki problem, że mi się to często baguje, więc zróbmy zapis i się wczytajmy. Powinno pomóc na to wolne takie chodzenie bardzo. Okej, dokładnie. I mamy platformę. Mamy też dwóch przeciwników, takich niezbyt mocnych. I mamy tutaj skrzynkę, a w skrzynce prawo, nie, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, 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 lewo. Nieoszlifowany topaz.
Embar La Firgasto. Czarna perła i ktoś mnie leje. Okej. No to już wiemy, że musimy tutaj szybko zebrać te rzeczy, albo szybko otworzyć skrzynkę. Tam są zebrane te rzeczy, rozumiem, tak. Okej, jeszcze placucha se waluam, miło. Dobra, przynajmniej jesteśmy zapisani niedaleko. Jak tak dalej pójdzie, to się zabijemy zaraz wszyscy. Niedobrze. Dobra, to już wiemy, że na pewno trzeba się będzie uleczyć. To na pewno. I zapisać przed otwarciem skrzynki. Czy pamiętam do niej kodzik? Nie wiem. Zobaczymy zaraz. Nie. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Zbieramy. I do widzenia. No i co? Mamy embarlę, moi drodzy. Bardzo miło, bo teraz możemy ją wybić. Mamy 155 siły. Ja mam amulet dobry założony? Tak. No to zaraz z was dowalę jeszcze tą embarlą. 15 siły. Dziękuję bardzo. I do widzenia. Świetnie. Teraz pytanie brzmi, jak stąd wrócić? Trzeba się stąd wyteleportować, bo innej drogi nie ma chyba. Także tepniemy się, myślę, że do starej piramidy. I się przejdziemy. Czemu znowu się zrobiło ciemno? Czemu ten czas w tej grze tak szybko leci? Przecież ja niedawno spałam. Nie wiem, jak to działa, naprawdę. Standardowo się prześpimy oczywiście w tym obozie, nie? No teraz bujamy się bardzo dużo po tych nowych regionach, także... Śpimy. Do świtu, nie marnujemy czasu. Wynocha z mojego łóżka! Dobra, panie kopaczu, już idę. I ta jaskinia była gdzieś tutaj, przy ścianie, nie? Za zaroślami. Tutaj. Cudownie. No, prawie bym się spieprzyła na dół. Zróbmy F10, bo nie chcę tego powtarzać drugi raz. I teraz możemy iść już właściwą drogą. Bo te boczne już nas nie interesują chyba. Także idziemy. No i miło. Serio? Okej. To było aż śmieszne. Tu jest przejście, tam jest zawalone. Tam jest szkielet w klatce? Czy wy to widzicie? On będzie do mnie jeszcze strzelał, menda. Parszywa. Mi się wydaje, że pójdę zimną drogą. A może nie? Zaraz. A może? Tak, jednak tędy. Dobra, to pędzimy przez most w takim razie. Szkielet już nie będzie sprawiał problemów. Zajebiście. I zaraz będziemy mieli znowu kolejny poziom. Jak to się dzieje, to ja nie wiem. I mamy znowu przejście tędy. No i super, jeden przeciwnik i mamy nowy poziom.
Okej. I pięknie. Wystarczył nam ścierwojad. Jesteśmy przy wiosce rybackiej. Zajebiście. Przydałby nam się tutaj teleport, dlatego warto by było się tu rozejrzeć. Wszędzie, znowu. Odkryto osadę rybacką. To świetnie. Jest na dole. Ty, kąsaczu. Spadaj, a nie mi psujesz nerwy. Te tereny też są bardzo ładne, przyjemne, podobają mi się. Tu można bardzo dużo znaleźć szczawi królewskich i goblinich jagód. Jakby się ktoś zastanawiał. Dobra, ten jeden kąsacz ma kłopoty ze sobą. Okej, to na szczęście dzik. Nie, rozpruwacz. Fuck, to ile one zadają obrażeń jest przeop. Strzel w niego, błagam. Dobra, na szczęście mi nie zadał obrażeń. Chociaż tyle. Lepiej podejść bliżej, bo wtedy większa szansa, że go trafię, albo nie. Dobra. Już się miałam zbulwersować. Drzewiec. Ej, obrywałam, widzieliście to? Był taki dźwięk gonga w policzek. Ale to było śmieszne trochę nawet. Dobra, F10, żeby się nic nie stało nam. Kolejne rozpruwacze. Te. Podejdę sobie bliżej. No. Powinnam tego nie przeżyć. Tu jest też jakieś przejście. Ilość tych terenów nowych jest przegięta, nie sądzicie? Mam 11 HP. Miło. Bardzo. Dobra. Jeszcze bardziej miłe jest to, jak tutaj można sobie fajnie chodzić i zwiedzać. Oj, widzicie, tam jest ten nowy teren. Tam jest bardzo dużo drzewców, topielców, krwiopic. Nie wiem, czego jeszcze, ale dużo jest wszystkiego. No tutaj też są fajne tereny. No, powiem tak, idzie się tu zgubić. A to zębacz. Ja nie potrzebuję kuszy przecież na zębacza. Tu jakieś itemsy. Dalej nie wiem, gdzie jest orkowa zguba. Zardzewiały miecz. Pierścień magii. Powiem wam, że chyba trzeba będzie kupić po prostu tą orkową zgubę. O ile jest sens, bo bardzo bym chciała broń na lepszą liczbę siły jeszcze. Bo tej siły mam bardzo dużo, a nie mam adekwatnej do tego broni. Tu coś jest na tym cyplu? Nie. Kompletnie nie mam do tego adekwatnej broni i bardzo mnie to frustruje. Tam coś było po tej stronie? No w teorii tam da się iść. Pewnie nic tu nie ma.
Nie ma. Można gdzieś wejść po skałach, ale chyba nie. No nie powiem. Są to dużych rozmiarów tereny. Ale myślę, że warto tutaj chodzić. Co to jest? Rozpruwacz? Tak. To trafiłam. Tam na górę właśnie też można się przejść. Byłoby to wskazane. No traf. Dobra, miło. Przynajmniej mi się nie obrywało po buzi. Jak widzicie, najlepsze jest to, że tutaj nawet nic nie ma, oprócz przeciwników i zarośli, których jest bardzo dużo. To będzie drzewiec na końcu, tak jest. To jest chyba jakiś błąd, że one tak dostają czasami ode mnie aż zbyt wiele, nie? Czy będę narzekać? Nie, bo dzięki temu je biję szybciej. Tam po drugiej stronie coś jest, na pewno. No jasne, że jest. Leśna jagoda, leśna, serafis. Leśna, serafis, leśna. Więcej tych rzeczy. Na końcu drogi będzie jakaś roślina. Taka fajniejsza, podejrzewam. Ależ ja chodzę, błądzę. Cuduję. Na razie nie znalazłam chyba nic fajniejszego, no nie? Tam jesteś w skale. Rozumiem, że na drugą stronę mogę się dostać. Na 1000%. Szczaw królewski na takim ładnym zboczu. Chyba, że mnie gra. Ja już wiem, o co chodzi. Tak, w sensie dostaniemy się tutaj, ale trochę inną drogą. I lepiej iść tą klasyczną, a nie tymi zboczami takimi dziwnymi. Na razie lepiej się wrócić. Ale spoko, bo do tego szczawiu się nie da inaczej dostać, jak tylko tędy. Także to akurat na plus, bardzo duże. Tutaj nawet mi, widzicie, ustawili kamienie tak, żeby móc wrócić. Nie powiem, że nie urokliwe miejsce, bo urokliwe, tylko czasami trochę się nie chce tu chodzić. Duży jadowity. No trafiaj. Tian, dostaniesz od niego prędzej. No, wychodź. Nie tak prosto wyjść z wody. Ziółko lecznicze. Małe szczury. Dobra. To miejsce, nie ukrywam, bardzo fajnie wygląda. Znaczy, jak większość miejsc tutaj, bo naprawdę uważam, że twórcy zrobili mega dobrą robotę. Już się powtarzam któryś raz na ten temat. Ale no uważam, że jest spoko. W sensie czasami mam wrażenie, że jest to przesadzone. Ale z drugiej strony to miał być duży mod i widać, że jest. A ta chatka naprawdę jest urokliwa.
Tam wygląda, jakby się dało wejść na górę. No i dobra. Co my tu mamy? Kufer. Nowy dom. Notatka, podejrzewam. List. Ponieważ ostatnio stało się tu zbyt tłoczno, spakowałem swój dobytek i kieruję się do nieznanej doliny, którą niedawno przypadkiem odkryłem. To będzie mój nowy dom. Mam nadzieję, że znajdę tam wreszcie ciszę i wytchnienie. Podpis nieczytelny. Znalazłem pożegnalną notatkę pustelnika, który mieszkał w małej chatce z dala od wszystkich. Gdzie to może być? Oczywiście Jarkendar. Jaskinia Ogrów. Tak. Dobra. Okej. No dobrze. Czyli co, spadamy stąd, rozumiem. No, co jest, zacięłam się na jakimś drzewie. Spadamy stąd niżej. Potrzebujemy się wrócić do wioski, do tej osady rybackiej. Tędy zejdę, w sumie zejdę. Tam jeszcze był ten dodatkowy taki cypel, gdzie można było wejść, więc też tam pójdziemy. Dokładnie tam. I tak, no i tak, 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 tak. Dobra, na razie tam nie idę. Musimy pamiętać, żeby tam zeskoczyć. Później. Na razie idziemy do osady, tam będą orkowie. Trzeba się ich pozbyć. To jest bardzo ważne zadanie. Zresztą to nie jest jedyna tutaj ważna rzecz w sumie. Ale chwilowo chyba jedna z ważniejszych. Tutaj było to wyjście z tej jaskini. Zejdźmy więc na dół. Widać już jakichś wrogów. To orkowie oczywiście. Nie ma ku temu chyba nikt wątpliwości. Ale bardzo mi zależy na teleporcie tutaj. Niestety nie mam full HP. Ale chyba... damy sobie radę, nie? No chyba, że gościu zacznie do mnie po prostu walić z kuszy. Możesz tą broń schować. Dobra, mamy teraz szansę w sumie, bo on tu nie wejdzie. Okej, tamci nie reagują. Także wykorzystajmy to może. Hallo? Dobra, tamten będzie do mnie strzelał, ale... chyba sobie radzimy, nie? Odłóż te kusze. No. Tamten tam dalej błądzi. Dobra. Ryby i tak dalej. Chodź tu, bo się bulwersujesz, widzę.
No halo. Proszę cię. No, już przecież bliżej nie podlezę. Dobra. Tam widać jakiegoś gościa martwego, nie podoba mi się to. Jest elitarny. Dobra, spróbujmy może od strony wody. Znaczy się, ja nie wiem, czy to ma sens większy, ale. Nie, no nie ma, tylko że ten mak mi tam będzie przeszkadzał. Dosyć solidnie. Chyba, że on przylezie tutaj. No chodź, chodź. Halo? Będziesz tutaj szedł, jak się odsunę? Tak jest, idziesz tutaj. Dobra, i tam jest drugi. Chodź tu. Tu już jest elita, więc ona będzie wymagała ode mnie więcej roboty. Na szczęście on nie ma mózgu. Cofam to. Oczywiście nagle mu się mózg odblokował, jak zaczęłam do niego strzelać. No. On ma wielką tą kosę. Dobra. Ja czasami mam wrażenie, że ja fartem unikam tych ciosów, nie? Nie macie takiego wrażenia czasami? Dobra, nieważne, mam beczkę ryb. Łyżkę. Worki ziemniaków. Jezu, ale to zaczęło mulić w tej chacie. Ilość FPS-ów była masakryczna. Dobra, tu były zwłoki tego. Tam jest orka zwłoki. Dawaj mieszek. 50 gwoździ. A po cholerę mi gwoździe? Pewnie się dowiem za niedługo. Nie wiem, kto jeszcze został. Pułkownika widzę. Tylko. Nie, nie tylko. Zobaczymy, jak z pułkownikiem. No, on już jest mądrzejszy trochę od swoich kumpli. No i jedzie mnie równo. W sumie mam coś pewnie na niego, nie? Dobra, wróciłam. Wywaliło mi grę. Nie wiadomo w sumie dlaczego. Chciałam zobaczyć, czy ja mam jakiś fajny czar na niego. Typu, nie wiem, wypędzenie zła albo coś takiego moglibyśmy rzucić wyjątkowo. Coś mam takiego fajnego? Tchnienie śmierci. Ty, ja mogę tchnienie śmierci rzucić w niego? Lol. Zniszczenie. Lodowata, tararara. A szczerze? Pierdzielnijmy. Ale nie, bo to jest dobry czarno jest obszarowy, to nie ma sensu. Trzeba go zjechać, tylko muszę się wyleczyć, bo jak mam tak mało HP, to nawet jak mnie uderzy raz, to sobie nie poradzimy. A on jest jednym z ostatnich tutaj orków. Znaczy, może tam jeszcze są dalej, ale wiadomo, o co chodzi. Ich mach dich fertig, Mora.
Nie no, żal by mi było tchnienie śmierci na niego wykorzystywać. No właśnie. No dobra, tam jeszcze mogą być orkowie, ale to... Nie przejmujmy się. Trzecia notatka skierowana do Teofila. Tu ile rzeczy... Jezu. Przeczytajmy tą notatkę. Bracie Teofilu, już wszystko przeszukaliśmy, ale nigdzie cię nie ma. Prawdopodobnie niezbadane obszary wyspy zostały opuszczone z powodu niebezpiecznych stworzeń, które zamieszkują tam i z czasem zostały zapomniane. A jednak myślę, że jest to za sprawą Adanosa, który niegdyś je ukrył, a teraz ponownie objawił światu. Zostawiam dla ciebie jeszcze jedną wiadomość w nadziei, że Adanos doprowadzi cię do niej. Będziemy czekać na ciebie w miejscu wykopalisk w Jarkendarze i modlić się o twój powrót. Niech Adanos będzie z tobą. Nefarius. No, słabo to wygląda. Pytanie, tam są orkowie? Nie wiem, za dużo to ja nie widzę z tej perspektywy. Wiem, że tu są itemsy jeszcze. Tam jest coś jeszcze w tej chacie, jednej, drugiej, trzeciej, pięćdziesiątej. Orkowie? Nie wiem, nie widzę. Nie, leśne ścierwo... Dobra, czyli orkowie już po orkach. Spoko. Może być. Dobra, zaraz tamtego uśpimy sobie. Masakra. Tam się da... Aha, no tak, no da się wejść, da się. Zaraz tam pójdę zresztą, tylko jeszcze sobie obskobiemy te chaty, co zostały. Tu wreszcie z tego rybaka, tutaj byłam. Tu mnie nie było. Kolejni ludzie, niestety. Ale mają dużo jedzonka. Czego ja nie mogę tego zebrać? Skręcik. Sorry, że tutaj tak ciemno, ale... Zaraz, jak wejść na górę? Tędy, po rozwalonych schodach? Nie, jest drabina. A tu coś było? Było. Beczka z rybami. Pół chałup nie przeszukałam. Dobra, zobaczmy co na górze. Bardzo niedobrze, bo tutaj nikt nie żyje. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo. Pierścień szybkości 6. I tego się nie spodziewałam. Wybrałam się daleko w bagnistą okolicę. Nie mogłam dowiedzieć się, gdzie znikają gońcy leśni. Teraz udam się na bagnisty teren. Znam tam kryjówkę, która świetnie nadaje się na schowek dla mojego pierścienia. W pobliżu starego wraku piratów znajduje się mała jaskinia. Jeśli przepłyniesz wokół skał po lewej stronie, zostanę tam na razie. Może Erasmus wciąż żyje, Berengar. No to jest przydatna informacja. Prawo, 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 okej. I tu jakieś pierdółki. Spoko, to chyba wioskę mamy z głowy. Możemy tam na górę iść. Tam, gdzie nas prowadziła tamta boczna ścieżka. Chyba tam będzie teleport do wioski rybackiej, bo powinnam znaleźć, a na razie chyba nie mam. Także zobaczmy, co tu jest. Leśne ścierwojady, no to odlot naprawdę. Ej, no malowniczo tam jest na dole. I to bardzo. Myślałam, że na hita go ściągniemy.
Dobra, tędy. I tędy. No i jesteśmy. Sprawdzajmy to miejsce. Tutaj też właśnie te skały. Super rzecz. Tu jest jakiś człowiek. Simon. Dawaj sakiewkę. I mamy pas straży znalazłam. A to ciekawe. O, z pancerzem z tego. Dobra, tam coś jest też. Ten. Tam też coś. Czy to jest jakaś stała roślina? Zębate ziele. Hop. Lodowe strzały. Spoko. A ty, Simon? Kim ty jesteś tak właściwie? Witam. Kim jesteś? Mógłbym ciebie o to samo zapytać. Ostatecznie, ty tu jesteś obcym, a nie ja. Masz rację. Nazywam się Roland, przybyłem z okrętu wojennego króla. Naprawdę. Zatem witaj w imieniu Adanosa. A przy okazji, nazywam się Simon. Jestem rybakiem z pobliskiej wioski. Schowałeś się tu przed orkami? Tak. Byłem w drodze, kiedy usłyszałem wrzaski od strony wioski. Następnie zobaczyłem orków i ukryłem się tu. Te kreatury wszystkich wymordowały. To po prostu straszne. Rozprawiłem się z orkami. Już nikogo więcej nie napadną. Dziękuję ci. Te obrzydliwe kreatury zabiły moich sąsiadów. Teraz orkowie dostali to, na co zasłużyli. Jak połów. Tu, na wybrzeżu, jest dużo ryb. Ale po tym napadzie orków, jak długo jeszcze da tu się żyć, nie wiem. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Idąc wzdłuż wybrzeża na południe, to dotrzesz do ścieżki, prowadzącej w głąb wyspy i w kierunku miasta. Wprawdzie po drodze przyjdzie ci minąć miejsce skupiska topielców, co jest niebezpieczne. Na wschód od naszej wioski jest jaskinia, także prowadząca w głąb wyspy, ale tam jest bardziej niebezpiecznie z powodu przebywających w niej stworzeń. I na północy też nie jest lepiej. Tam natkniesz się na stary obóz gońców leśnych, który został przez nich opuszczony wiele lat temu. Teraz tam usadowiło się całe stado goblinów, napadające na wszystkich, którzy podejdą zbyt blisko. Więc bądź tam ostrożny. A co znajduje się za wioską, tego nie wiem, ponieważ zawsze omijaliśmy to miejsce. Nawet morze jest tu bardzo niebezpieczne z powodu dużej ilości przeróżnych morskich stworów. Ogólnie, to znalazłeś się w najbardziej bezpiecznym miejscu na świecie. Gdyby tu nie było tak dużo ryb, już dawno przeniósłbym się w głąb wyspy. Zresztą, kiedy orkowie tu wszystkich wymordowali, chyba długo tutaj nie pobędę. Okej. Czyli widzę, że nie możemy się go spytać, czy ja zdobyłam teleport do wioski rybackiej. Wydaje mi się, że niestety, ale nie. Do wioski? Mamy do osady rybackiej. To ciekawe, skąd ja wzięłam. Może z jakiegoś martwego trupa, nie? Dobra. Czyli tutaj też żeśmy wzięli wszystko, co mogliśmy. Tak naprawdę. Tędy można przejść. Dużo tu miejsc. No dalej. No bardzo dużo. W sumie wiem, które to jest przejście, bo tych przeciwników widzieliśmy, jak byliśmy na górze. Ścierwojadzie, nie denerwuj mnie nawet. No, halo. Nawet nie wiem, po co ja to zbieram, przecież ja tych piór mam chyba od cholery. No i tu jest ta jaskinka. No dobra, pierścień szybkości. Zaginiony mag. Możemy iść w górę. I tam znajdziemy fajne rzeczy. Możemy wrócić przez jaskinię do kopaczy i dać im znać, że wioska została... że jest pusta od orków.
Ale czy na razie potrzebuję to robić? Chyba nie. Możemy się przejść tutaj za to kawałeczek, chociaż. A to są te zwykłe krwiopijce. No i tu było takie jakby taka plaża trochę. Plaża, topielce. Mam 20 punktów nauki. Musimy iść to wydać najlepiej jeszcze dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Więc tak, zabijemy sobie te kretoszczurki. I myślę, że spadamy do naszego kowala na tym. Nie mam zamiaru na razie tych kopaczy prowadzić tutaj. Jeszcze możemy zahaczyć o te topielce. No to są te jadowite. No właśnie. Dobra. To co, mamy teleporter, więc możemy na razie stąd spadać. Na wysepkę z waranami. Zobaczmy, czego będę się w stanie nauczyć u naszego kowala. To był chyba Hawk, z tego co pamiętam. Możesz mnie nauczyć kowalstwa. Oczywiście. Mógłbym cię nauczyć, jak wykuć prosty miecz. Będzie cię to kosztować tylko 30 sztuk złota. Jeśli znasz podstawy, mogę nauczyć cię wykuwać broń z magicznej rudy. Naprawdę warto zostać złotnikiem. Jeśli się tego nauczysz, będziesz mógł wytwarzać bardzo potężne pierścienie i amulety. Kiedy to opanujesz, będziesz na dobrej drodze do zostania prawdziwym mistrzem kowalskim. Mogę cię jeszcze nauczyć, jak ulepszać broń i zbroję. Ale możesz nauczyć się ode mnie innych rzeczy. Pływania, nurkowania, a nawet akrobacji. Nie uśmiechaj się tak. Od wczesnej młodości jestem akrobatą. Jest to bardzo przydatne, jeśli chcesz szybko się poruszać lub przeskoczyć przez szerokie przepaście. Dobrze, trzymaj złoto. Dzięki, przyda się. Jeżeli chodzi o mnie, możemy zacząć od razu. Dobrze. Wytwarzanie strzał, kowalstwo. Naucz mnie kuć broń z magicznej rudy, akrobatyki. Możesz nauczyć mnie ostrzenia broni. Oczywiście, że mogę. Ale musisz zapłacić. Ile? Cóż, na początek 100 sztuk złota. 100 sztuk złota. Czy to nie za drogo? Wręcz przeciwnie, mój młody przyjacielu, to bardzo tanio. Inni zażądaliby od ciebie o wiele więcej. No, dobrze, zastanowię się. Ostrzyć broń. 100 monet i 1 punkt nauki. Jak leci? Człowieku? Dobra. Możesz nauczyć mnie wytwarzać strzały. Tak, mogę ci pokazać ci, jak wytwarzać groty. Dobra, ja wytwarzania strzał akurat nie potrzebuję. Naucz mnie kuć, ale przecież najpierw naucz się kuć. Dobra, fajnie. Naucz mnie, jak wykuć miecz. To bardzo... Dobra, przewijamy to. Naucz mnie kuć wrot, gdybym miał magiczno... No dalej. Powiedz mi z łaski swojej, jak cóż. Tak właśnie myślałem. Dobra, 5 kawałków. Proszę. Oto 5 bryłek magicznej rudy. Poważnie. Niesamowite. Dobra. Dobrze. No cóż, pamięć, a ponieważ rozumiem cała... Dobra, i mamy teraz. Wytwarzać pierścienie i amulety. Pokaż mi, zanim Dobra, 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 fajnie. Potężne amulety. O. Chcę ulepszyć. No, już mam za mało doświadczenia. Ile mam? Mam 9 punktów, serio, jednego mi brakuje. Dobra, a jak z tą bronią? Trochę podwi... Okej, konkretnej broni się możemy nauczyć. Pytanie, czy one mi się opłacają w ogóle. Jak ostrzyć broń? W sumie ostrzenia też powinniśmy się nauczyć broni. Więcej o ostrzeniu. Mogę. Ile chcesz? Powiedz 500. Zgadza się.
5 i 500. Dobra, uczymy się wszystkiego. No, dobrze. Bo to i tak trzeba się tego nauczyć. Czyli potrzebujemy teraz 10 punktów, czyli całego poziomu, żeby się nauczyć ulepszania szat i pancerzy. No dobrze. No to zbieramy w takim razie punkty, moi drodzy. Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film. No i w kolejnym. Mamy jeszcze parę miejsc do zbadania, prawda? Ale myślę, że zanim będziemy badać okolice osady rybackiej, to jednak pójdziemy w fabułę. Żeby ona troszeczkę była na takim różnym poziomie. Żeby się teraz skupić na tych zadaniach głównych, dlatego pójdziemy do naszego malarza. Dzięki i cześć.